Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Przeżywamy kolejny dzień Adwentu. Staramy się być gotowi na przyjście Pana. W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam wyraźną wskazówkę, jak żyć, by być przygotowanym. Wypełnienie woli Ojca jest konieczną postawą, by być gotowym na spotkanie z Nim. I chodzi o wypełnianie woli Ojca w codzienności naszego życia. Nie wystarczą piękne deklaracje w chwili uniesienia, ale chodzi o szukanie woli Bożej w konkretnych postawach życia. Dzisiaj Jezus przestrzega przed pozorami. Spróbuj spojrzeć na swoje dotychczasowe życie. Jednak poproś najpierw Jezusa, aby On Ci w tym pomógł, byś mógł spojrzeć Jego oczami. Zwróć uwagę na to, jaki jest związek między codziennością, a tak często wypowiadanymi deklaracjami, czy też może wyśpiewywanymi pięknymi słowami znanych piosenek. Droga, którą proponuje Jezus, daje pewność i stabilizację. On pragnie, byśmy budowali swe życie na skalę, którą jest On sam. Tak mocno przypominał młodzieży o tym papież Benedykt XVI. W czasie swojej pasterskiej pielgrzymki do Polski do Błoniach Krakowskich mówił do młodzieży: W sercu każdego człowieka, moi przyjaciele, jest pragnienie domu. Tym bardziej młode serce przepełnia przeogromna tęsknota za takim domem, który będzie własny, który będzie trwały, do którego będzie się nie tylko wracać z radością, ale i z radością przyjmować każdego przechodzącego gościa. To tęsknota za domem, w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia dumą, którego nie trzeba będzie się wstydzić i którego zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać. To pragnienie jest niczym innym jak tęsknotą za życiem pełnym, szczęśliwym, udanym. Nie lękajcie się tej tęsknoty. Nie uciekajcie od niej. Niech was nie zniechęca widok domów, które runęły, pragnień, które obumarły. Bóg, Stwórca, dając młodemu sercu ogromną tęsknotę za szczęściem, nie opuszcza go w mozolnym budowaniu domu, któremu na imię życie. Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości, ja Cię miłuję. To budować z kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może się zaprzeć siebie samego. To budować z kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem i mówi: ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. To budować z kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność: życie moje oddaję za Ciebie, bo Cię kocham, człowieku. Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko samemu Chrystusowi: Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Zastanów się, na czym budujesz swoje życie.